Szanowni Państwo, wiemy już, jak wyglądają wzory redukcyjne dla przypadku, nazwijmy to umownie, pierwszej ćwiartki, czyli dla kątów w postaci pi drugich odjąć alfa. Umowne określenie pierwszej ćwiartki oznacza, że są to kąty pierwszej ćwiartki, gdy alfa jest kątem ostrym. Zobaczmy, jak będą wyglądały wzory redukcyjne dla kątów, nazwijmy to umownie, drugiej ćwiartki. Znowu, ta umowność wynika z tego, że alfa nie musi być kątem ostrym. Będą nas zatem interesowały najpierw wzory następujące. Wzory na sinus pi drugich dodać alfa, cosinus pi drugich dodać alfa, tangens pi drugich dodać alfa i kotangens pi drugich dodać alfa. Wyprowadzę te wzory teraz przy założeniu, że alfa jest kątem ostrym. Okaże się, że wzory te są poprawne, czego już nie będziemy dowodzić, również dla dowolnego kąta alfa. Ale nie uprzedzajmy faktów. Narysujmy, proszę Państwa, rysunek przy założeniu, że kąt alfa jest kątem ostrym. Znowu, te wzory będą poprawne dla dowolnych kątów alfa, ale rysunek będzie dla alfa ostrego. Rysunek będzie wyglądał mniej więcej tak. Drugie ramię, to pierwsze ramię kąta skierowanego, będzie się jak zwykle pokrywało z osią odciętych. Drugie ramię będzie leżało w drugiej ćwiartce układów współrzędnych, ponieważ jest to pi drugich dodać kąt ostry. Trochę więcej niż kąt prosty. Zatem drugie ramię narysuję tutaj. Proszę Państwa. I teraz tak. Tutaj będzie nasz kąt alfa. Zatem kąt pi drugich plus alfa znajduje się tutaj. Jak teraz wyznaczyć wartości funkcji trygonometrycznej dla kąta pi drugich plus alfa? Ano tak, jak zwykle. Wybieramy na tym drugim ramieniu kąta punkt, nazwijmy go P. Narysujemy trójkąt, którego jeden z wierzchołków będzie punkt P, w którym będzie występował kąt alfa i w którym będzie kąt prosty. Tym razem wybiorę taki trójkąt. O, tu jest kąt prosty. No i teraz możemy napisać coś takiego. Skorzystajmy najpierw z definicji funkcji trygonometrycznych. Sinus kąta pi drugich plus alfa to jest oczywiście yp przez r. Cosinus to jest xp przez r. Tangens to jest yp przez xp. I kotangens to jest xp przez yp. Do tego momentu korzystam tylko z definicji współrzędnych punktu P. Jeszcze nie patrzę na ten niebieski trójkąt. Spojrzę na niego teraz. Proszę Państwa, dlaczego? No bo w tym trójkącie mogę zauważyć parę rzeczy. Po pierwsze, przeciwprostokąta tego trójkąta to jest to samo co R. Po drugie, przyprostokątna przyległa do kąta alfa to jest po prostu yp. Długość tego odcinka to jest yp. A teraz uwaga, przyprostokątna przeciwległa do kąta alfa w tym trójkącie to jest nie xp. Xp, proszę Państwa, jest liczbą ujemną. Przyprostokątna ma długość dodatnią. Zatem długość przyprostokątnej wynosi, uwaga, minus xp. Tak? Trzeba uważać na znaki, proszę Państwa, to jest jedna z najistotniejszych rzeczy przy wzorach redukcyjnych. Trzeba bardzo uważać, żeby nie pomylić znaków. Długość przyprostokątnej wynosi minus xp, ponieważ xp jest liczbą ujemną, ta długość to jest liczba przeciwna do xp. Tak? Mógłbym napisać wartość bezwzględna z xp, ale to by nie było niepotrzebne komplikowanie. Mam zatem długości wszystkich boków trójkąta prostokątnego, w którym alfa jest jednym z kątów ostrych, zatem do pracy. Yp do r to jest oczywiście kosinus kąta alfa. Xp do r to jest nic. To nie jest żadna funkcja trygonometryczna w tym trójkącie, żadna funkcja trygonometryczna kąta alfa, bo tu nie mam xp, ale minus xp. Ale mogę to napisać w takiej postaci. Jest to minus, minus xp do r. I teraz mam stosunek przy prostokątnej przeciwległej do kąta alfa, do jego przeciwprostokątnej, czyli jest to sinus kąta alfa, ale uwaga, przed tym sinusem jest znak minus. Tangens pi drugi plus alfa to jest yp przez xp, to mogę zapisać jako minus yp przez minus xp, czyli uwaga, będzie to po prostu stosunek minus stosunek przy prostokątnej przyległej do przeciwległej, zatem minus kotangens kąta alfa. I na podobnej zasadzie kotangens to będzie minus xp
przez yp, czyli minus tangens alfa. Tym sposobem, proszę Państwa, wyznaczyłem wszystkie wzory redukcyjne dla kąta postaci pi drugi dodać alfa, gdzie alfa jest kątem ostrym. Znowu, moje wyprowadzenie jest poprawne przy założeniu, że alfa jest kątem ostrym, ale wzory są poprawne dla dowolnego kąta alfa. Ale proszę Państwa, to nie jest koniec wzorów redukcyjnych, które możemy nazwać umownie wzorami redukcyjnymi dla drugiej ćwiartki. W następnym filmiku zobaczycie Państwo ciąg dalszy wzorów redukcyjnych dla kątów drugiej ćwiartki układów współrzędnych. A na razie dziękuję.